Wodzu wita w piątym odcinku z gry Immortal Shell. Jesteśmy tuż przed walką z bossem. Dobra, z tego co widzę po naszej ilości przybłysków i tarze raczej sobie... O, już tutaj nic nie levelujemy. No a więc jedziemy. Mamy 5 grzybków. No, pipi. I do walki. Okej. Nas nie trafisz. Już zakończyłeś fazę tych dziwnych slajderów. Oj, dobra, tutaj by się przydało uciekać przy tym ataku. Au! Jeszcze nie możesz nawracać. Tak szybko uciekasz? No co ty? Dobra, czyli dwa uniki można zadawać cios. Raz i dwa. I teraz tu my zabijemy. Ej! A co to jest? No, serio? Tu coś trafiło? Ledwo co tym mieczem machnął. A musimy balansować pomiędzy jego strefą ataku, a tej beznadziejną barią terenny, która jest mgła, która od razu zabije, jak się w nią wejdzie. Znowu to. Co ty mieczem rzucasz? Co to tak się nagle teleportowałeś? Czemu aż tyle życia nam zadałeś? Nieładnie. Mam wrażenie, że gra jest trochę... no, za jasno. Ledwo tutaj widać przez to światło jeszcze padające z góry. Te grzybki mnie w ogóle chociaż trochę leczą. No co jest nie tak z tym lagiem kontrola? Ja tym spamuję, a to po 2 sekundach się dopiero uaktywnia. A to w czasie, gdy sobie wykonujesz atak, to my na szybko wideo, jasność. Dobra, czas chyba nie mamy. A okej, okay, to myślałem, że ty chcesz nas zaatakować, a my ciebie ogłuszyliśmy. To nie tak to miało wyglądać. Nie, dobrze, grzybki nam się kończą.
Teraz rzucasz. No. Czemu to działa jeszcze po tym, jak już to znika? A jak się depniesz, to nie damy ci chwili wytchnienia. Okej, okay, już tak naprawdę na hita 2. Okej. Okay. A to pierwsza faza za nami. Odsuń się szybciej. Już chyba tak bez leczenia jestem, tylko to. No i oczywiście jeszcze zawsze druga szansa. To był dziwny atak. To maybe. A tak on w tej fazie tak dziwnie ślizga i potem nagle atakował właśnie po tym głupim uniku. Jak my atakujemy, to on się odsuwa. I trochę tak malujemy na niego stwierdzenie. Okej, okay, teraz kolce, które mają daleki zasięg. A tu już jest mgła zabijająca. Nie no, super. Fajnie ta arena została przygotowana. Okej, okay, ewentualnie można tak na niego zaszerzywać tym unikiem i wtedy jakoś to idzie. Okej, okay, nie, czyli po tym nie można od razu oddać. I w sumie wiesz co, użyjemy sobie żetonu i daj nam życie. Dziękuję. A jest tam inne. Wy poczekaj, no co tak się spieszysz? My musimy sobie staminę ładować. Gdzieś tego ataku przyciągnąć nie dało. Na szczęście i tak nie zostaliśmy trafieni, ale było blisko. Nawet teraz kolce. Nie, no ale mnie to światło irytuje, ledwo tutaj widać. Z tego co widzę, mam wrażenie, że wy macie trochę ciemniej. Chociaż tyle. A wiesz co, jeszcze jedna moneta. Nie będziemy ryzykować. Wysunę bardziej żeton. Możesz nie zaatakować, zaraz minie ten efekt. O, dobrze, teraz go bić. Ale tu mieliśmy bić siebie, a nie teraz. Okej, okay, jest zdecydowanie, więc wiesz, czego możemy się bawić w parowanie. Właśnie nie wiem, czy to będzie dobry pomysł. No zawsze parowanie nam zapewni życie. No be, możemy spróbować, choć... Okej, okay, to naprawdę, jeżeli będzie już naprawdę mega tragicznie z życiem. Teraz jeszcze jest w miarę git do ogarnięcia. O, staminkę ładuję. Uciekaj. Ewentualnie może tak po prostu na niego pobiec i użyć tego ataku i stwardnienia już jak ten drugi raz zamierza atakować. To też jest jakaś myśl. No serio? No to jak już to teraz możemy się pobawić w to parowanie?
No bo to był chyba nieblokowalny? Nie, okej, okay, nie zaświeciła się, a może się zaświeciła, nie wiem. Au. A to teraz gwiąc, żeby nas nie zabił, zanim wejdziemy w powłokę. Dobra. No i teraz już lepiej nie ryzykować, jak nie mamy drugiej szansy i nie bawić się w parowanie. A na spokojnie, używając stwardnienia. Dużo życia mu nie zostało. No uspokój się z tym zasięgiem. Już. Bezpiecznie. No i to był ładny ruch z naszej strony. Dobra, kolego, już nie żyjesz. O serio, ostatni stamina, dobra. No i pokonany za pierwszym razem, nieźle. Co my tutaj mamy? Przebłysk płachości, zaraz sobie zobaczymy, ile nam to da. Okej. To zobaczmy, ile nam daje przebłysk. 15, okej, chyba sobie coś kupimy. A za przebłyski stają trochę gorzej. Pozbieramy. Mamy jakieś staje leczenie? A, chyba nie. Szczurki mamy? Nie, nie mamy. Dobra, no to bierzemy gruczoł i stąd spadamy. O, mamy te. No dobra, zanim się napijemy, to jeszcze go użyjemy. Czekaj, za chwilę. Na razie, tary. Okej, no to jednak sobie coś kupimy. No, czyli to ostatnio wykupiliśmy. Wykupiliśmy umiejętność Tierla, co tutaj mamy. To nie mam pojęcia, o co z tym chodziło. Spakowane było. Da, weźmiemy sobie umiejętność pewnie kogoś innego, bo tutaj opisy tego też są takie dziwne dosyć. Stał to w ogóle jest mistrzostwo. A to kogo? Haros, Haden. A co? Nie da, never mind. A okej, okay, bo ja Solomona jeszcze nie poznałem nazwy. Będzie trzeba się tym zająć. I Eredim. To Haros czy Eredim? Nie wiem, weźmy sobie tego. Chyba i tak nas na obu stać. No, stać nas tak. Baczmy, wzięliśmy w końcu. Tak, okej, okay, to już wzięliśmy. A tutaj panie Haros. Znaczy. Co ja mam z tymi imionami? Eredimie, okej. Okay. Jakie masz umiejętności? Okej, okay, zyskuję ładunek egzekucji. I ten ładunek mu zwiększa bazowe uderzenie ataku. I przypadają po oddzieleniu się od powłoki. Okej, okay, no to to już brzmi tak jak coś, co raczej rzadziej się wydarzy, a nie jak na przykład po otrzymaniu ciosu. Więc fajnie, okej, okay, 15%. No. Jakiś sobie bardziej celowo wzmocnienie naszej postaci pod względem na zasadzie szybciej zabij i nie otrzymaj obrażeń, niż otrzymaj obrażenia. No i bądź na to gotów. No, my już i tak mamy dosyć czemu z tych powalaniem, więc to też byłoby fajnie. Pojedynczym? Nie wiem. Czasem spotkamy pojedynczych, czasem w grupach. W sumie nawet chyba częściej w grupach. Pierwszym przez 10 sekund, to nie brzmi jak coś mega dobrego.
Tak, po przejęciu szyi wtedy jak umieramy i wchodzimy nowa w pułapkę, no to raczej nie. To bym celował albo w to, albo w to. Bierzemy te ładunki egzekucji, które nas wzmacniają ciosy. Ale ta i tak też jeżdżę zadają dodatkowe obrażenia i jeszcze częstsze chwianie się da. Bierzemy to. Arosie. No już tutaj nie będzie nas stać na wszystko, ale zobaczmy. Okej, okay, szybsze stwardnienie. Okej, okay, szybciej nam się ładuje stamina podczas stwardnienia. Okej. Okay. Tylko, że nam potrzebujemy właśnie tych dwóch wyrogów blisko siebie. Był to pojedynczy wyrok. Nie rozumiem, co to znaczy. Jak dwa jest dłużej, jak już po zniszczeniu. No, dwa jest dłużej, co to jest bez sensu, no bo tutaj wyznacznikiem stwardnienia nie jest czas, tylko to, kiedy otrzymamy obrażenie. Obrażenie, a to jest właśnie, że po zniszczeniu, czyli już to się dzieje, to jaki tutaj czas chodzi? Okej, okay, ale tych przebłysków tam pod koniec gry i tak jest masa. Raczej rzadko będzie. Dobra, to. Albo tylko to, no dobra. Ale to trochę tarum. Mamy jakiś. Wątpię. Mamy skażony. Okej, okay, czyli nie. To chwila, tam było 1250, tak? No sobie na szybko zdobędziemy, wrócimy i wyjdziemy stąd. Albo już na końcu to sobie odbierzemy. O! Znaczy, to może mi się przestać sypać na głowę. Ale też tak trochę objaśniając, co się teraz będzie działo. Generalnie w każdej świątyni po zdobyciu gruczołu trochę nam się świątynia zmienia, układ przeciwników. No i musimy tak sobie na nowo uciekać. Czy może świat się przestać trząść? Proszę. No serio? Jak to mnie. O! Nie widziałem cię. Ciemno tu się w sumie zrobiło. Co on tam jest? Za ścianą czy. Ta, ile to masz życia? Chyba cię zabijemy, co nie? Okej, okay, daliśmy radę. A co nam się tutaj pojawiło? Mamy tam znaczek jakby przebłysku nad życiem. Czaj, co my wykupiliśmy, bo już nie pamiętam. Nie, to chyba w związku z tym gruczołem, może? Nie, no, u Tiela faktycznie mieliśmy chyba coś z trucizną. U Diema wzięliśmy sobie chyba po prostu te większe obrażenia i chwianie się. Nie wiem szczerze, co to może znaczyć. Albo coś u Tiela, albo związanego z gruczołem. Kto tam drugi stoi? Okej, ten sam. Ducha zabijamy, bo duchy są bardzo niefajne. Daj. A, już na sprawie stać jeszcze jeden przeciwnik i będzie. Dobra, wejdziemy sobie tam i wrócimy. Raczej już tam będą nowe rzeczy chyba teraz. Na pewno przeciwnicy będą nowi. No, a w skrzyneczce też widzę, że. A nie, to jest inne pomieszczenie. Aha, okej, okay. To też fajnie. Na 100% po otworzeniu tej. No, nawet przed. Czekaj, bo stwardnienie sobie ładuje. Panie Gulu. Swoją drogą, czy ja nie miałem w ogóle kilku ulepszeń do zamontowania? A super, nie używam.
A, masz trzy znajomości w piśmie rozpaczy? Użyłem tego w ogóle kiedyś? Nie przypominam sobie. Dziwne dosyć. Ale okej. Okej, czyli właśnie tam jest ten tunel, o którym mówiłem. Sobie go najpierw zbadamy, przejdziemy, a potem wrócimy na normalną trasę. A tutaj, z tego co pamiętam, będzie trochę duchów. Albo i gulów. O, skrzyneczka widzę, że już otwarta, czyli tam się nie zregeneruje. No ale przeciwnicy są nowi do pozabijania. A więc pozabijemy. Tutaj są góle, wydawało mi się, że tutaj były duchy. Najwyższym sobie tam na początek. Możesz. Nie zdążyłem uniku zrobić. Chwila, co wy tu robicie? Gdzie wy byliście? Da, musimy najpierw zabić ducha. Ale mamy kogoś na drodze. Okej, przynajmniej już po duchu. Zdążyliśmy ciebie zabić, zanim ty byś zabił. No dobra, zabić to nie byś nas zabił, ale byś nas zranił. Widzę cię, duchu. Jeszcze jakiś tu jest? Chyba nie. A tym tunelem byśmy tam wyszli. O, grzybka już tutaj nie ma w ścianie. Był kiedyś tam. Prawie zdążył rzucić. Jednak prawie robi skopa, chcesz? Górą czy dołem? Nie na mnie. Okej, jeśli dobrze pamiętam, dół będzie zablokowany, więc pójdźmy sobie najpierw dołem, a potem się wrócimy na górę. Gdzie to poleciało? Nawet tam jesteś na górze, ty się nie odzywaj, nie masz prawa głosu. Trzy. Trochę dużo. Ale sobie poradzimy. A ten trzeci chyba nas nie wykrył, nie? Skażony, super, mój ulubiony. No to zablokowane jest przejście. Swędzę mu chwilę, co to jest za ciało? To nie jest chyba ten duży cerz z tarczą. To jest on? Nie, wydaje mi się, że... Nie, a może? Chyba mniejsza o to, wracamy na górę. Maś tają, to chyba dawało całkiem spore nawet. O, ten stand-up na tych katanach jest naprawdę piękny, fajny ragdoll. Co mi się z głową dzieje, nie mogę. Oj, ragdoll w tej grze. O, dwa naraz. Weźmy szybko, zabijmy jednego. Zanim drugi tutaj w ogóle przyjdzie. O, fajnie, że trafiłem. Niestety ten z większą ilością życia się naprzód wysunął. Co tam? Aha, okej, zabiłem tamtego przez tego? To było ciekawe. Użyjmy sobie tej mazi staru. Gdzie ja ją mam? No, 500. Nieźle. Już zagrożenie zażegnane. Można ruszać w dalszą drogę.
Zrobimy atak zaskoczenia. Mam przykro mi, Gulun, nawet szans nie miałeś. A będę zrzucić jego ciało? Nie, zaklinowało się. Czemu on nie jest jak dołem, tylko ma nieruszalne hitboxy? Nie, okej, myślałem, że coś tam nie spadnie. Na szczęście jednak tank nie jest. Okej, ładnie, nasza trucizna zadziałała i go dobiła. Co ten tak głośno się drze? Mam wrażenie, że to są duchy. Jakieś dziwne dźwięki są słychać. Duchów nie ma, ale jest ghoul. Nawet dwa. No chodź. Chodź zanim ten drugi za ścianę przyjdzie. Nie, okej, ty sobie tylko patrolujesz okolice, a ty tylko umierasz. Raczej za nami też. Dobra, za dużo. Za dużo. Skąd wy przyszliście? Przecież tam już za nami nic nie było. A jeżeli z sufitu spadłeś, to czemu z takim lagiem? Co to są za szepty? Ty tak szepczesz. O co? Wypiję się, przekonasz. Co nam odpowiedziała. Okej, czyli bierzemy to. I co, nie dajesz nas na to nie stać? To jeszcze... No. Po co coś się świecicie na biało, skoro nie mogę tego kupić? Przestańcie tak robić, bo mnie prowokujecie. Dobra, tam jest chyba wejście do tego No, po prostu dalsze tego do śnieżnej świątyni. Teraz sobie przejdziemy do katakumb. I wrócimy sobie do tam Faligry, nie wiem jak to się nazywało. A to ja na razie sobie zabijmy te duchy, które są na bokach. To... Skąd ty przyszedłeś? Okej, to nasza trucizna to naprawdę jest dobre. Chyba mu z połowy życia zjadła. Okej, teraz nożyczki. Niepotrzebnie twardniałem, nie wiedziałem, że zostanie ogłuszony. Fangaj. Za co? Ja takiego fajnego zrobiłem, poza tym, że zabiłem nożyczki. Wow, jeden atak. Najlepsze jest to, że mi się wydaje, że nie wiem, na... W tym kwasie już mam jeszcze chyba na pierwszym dopiero. Max drugim. No, ta broń to naprawdę jest OP. Nie za dużo was tam? Dwa miecze, jeden gul, tam drugi jest. No dobra, nie widać go, ale tam jest. Dobra, mieczyki chodźcie, a gulami zajmę się później. A do mnie na dół zejście. Nie, nie przyjdziecie tu? Bo ja tam do was nie chcę przychodzić. O, ten kolega, no dobrze. Dobrze ci idzie. Okej, okay, zaraz gul numer jeden. Ale Haden jest OP. To jest słowo przewodnie tej serii.
Rzekłbym, że pay to win, ale nie, to raczej nie jest w tym celu. Nie ma! O, fajnie, mam grzybka. Tylko po co komu grzybek, jak nikt w ogóle mnie nie może trafić. Nie mówiąc już nieco poważniejszym zranieniu. Ja swoją drogą sobie uświadomiłem, że ciągle korzystam z katan. W ogóle zapomniałem o tym, że istnieje coś takiego jak topły. To jest chyba useless. Katany są naprawdę nie dość, że wystarczające, to jeszcze o wiele ponad to. No ta trucizna jest naprawdę super. Pojedynczo z wszystkimi trzema na raz wolałbym nie walczyć. Co ja? He? Ja dałem chyba bodajże Ctrl plus prawy, a to zachowało się, jakbym użył dwójki. No i zdecydowanie poszło się. Tym razem już spróbuję nie powtórzyć tego błędu. Prawie nawet rzucił. No coś taki trochę za wolny jesteś, mi się wydaje. No. Okej, już słyszę drugiego tam obok. Okej, jeszcze nie główka, na główkę jeszcze przyjdzie czas. Teraz już możesz. No, chodź. Dalej będziesz tak rzucał. Przyszedłbyś tu do mnie, a nie. No. No może to będzie dla ciebie zachętą. A wiesz, nie, czy w ogóle tu ci na niego nie weszła. Chyba tak. Masz dziwne. Czym ty we mnie plujesz? No, i mnie zatyła, Amenda. Ale dobra, bo się robi niebezpiecznie. Wypuśćcie mnie. Przestańcie tym pluć, bo nagle wam się głośność zwiększa dwukrotnie. No ty ich... Nie wierzyłem z tą trucizną. No ja już muszę grzybka na was zmarnować. Był chyba jeszcze jeden. A nawet dwa. Okej, ten tunel to będzie chyba zamknięta sprawa. Mogę tutaj coś na nowo zdziałać? Niezbyt... No na pewno, to wracam. O, widzę, że już mamy trochę czasu. To tutaj do końca katakomb już zakończymy. Tutaj właśnie mamy jeszcze to alternatywne przejście. Sobie na szybko oczyścimy. I patrz, jak cię teraz robimy. Nawet bez uniku od razu cię... O nie! Stamina! Możesz... Najgorsze było to, że ta stamina była, ale oczywiście musiała się zbagować i... I jestem typem. Na tyle życia bez leczenia z silną trucizną. No i właśnie to, co było przed chwilą. Co on robi? Ma pełną staminę, nie atakuje. Dobra, ja go szybko zabijam i od razu lecę do... To, punktu jest spawnu, bo ja nie wiem, czy ja to przeżyję. Na serio, dobra. Tam było to, to tutaj lecimy.
Mam jakiekolwiek leczenie. Dobra. Nie mogę skinąć. W sumie taką drugą szansę to okej. Okay. Może niepotrzebnie się aż tak przejmuję. Faktycznie. Na dwa duchy trzeba to rozwiązać ostrożnie, biorąc uwagę też ile mam życia. Spokojnie, na jednym HP-ku. Nie, na jednym nie, ale i tak pewnie jestem na jakiegoś hita, jeśli no to coś blisko tego. No i znowu to zrobił, przestań! No potem aż tę umiejętność na dwójce, żeby mnie przez przypadek nie użył. Nie no, sobie podejście w ogóle. Okej, okay, no i właśnie, co ja mogę zamontować? No tak, nie, to jest najlepsze. Ulepszona na pierwszy poziom, a i tak już wymiata. To jest coś pięknego. Ja dalej nie mogę. Niestety też nie mam. Mam kota i nie wiem po co. W sumie ta skórka i tak się nie aplikuje. To jest jakiś inny kot? Okej, czyli teraz mam dużo tego, ale w ogóle nie mam przebłysków. Ba, na tym ranie z lodowej do... przez katakumby nie zdobyłem chyba ani jednego. Okej, to mam wykupione. To w ogóle by się przydało poznać imię Salomona. No dobra, ja już sobie tam wrócę samemu. A teraz dziękuję za uwagę. Na razie.